Piotr Franaszek, Centrum Spotkań i Kultur. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dziękuję, że pozwolił nam się pan wdrapać tutaj na górę. Bo z tej perspektywy i Lublin, ale też to, o czym chciałem z panem porozmawiać, to wygląda fajnie, bo czasem warto spojrzeć sobie z dystansu, choćby na to miejsce, w którym my tutaj jesteśmy. Lubelszczyzna to jest połączenie kilku różnych narodowości, kilku różnych światów. No tak, te wpływy kulturowe tutaj mamy bardzo intensywne, bo tutaj kultura żydowska przed wojną bardzo znamienna, ale też wpływy wschodnie, ukraińskie, nawet Tatarów krymskich, także ten Tygiel tutaj na Lubelszczyźnie cały czas. Czyli islam, jakby nie było. No, drobne elementy jeszcze gdzieś tam znajdujemy, natomiast przed wojną rzeczywiście to było bardzo intensywne i ten region definiowało. To miejsce jest dla kogo? Pytam może zbyt prosto, ale tak naprawdę w tym pytaniu kryje się pytanie trochę o sens budowania takich miejsc w czasach, które są jednak naznaczone tym, że się zamykamy we własnym świecie. No więc właśnie, to miejsce jest dla wszystkich, to miejsce ma być otwarte, to ma być centrum spotkań, także to spotkanie jest takim naszym celem. Tą kulturę pokazujemy tutaj bardzo różnorodną, bo to i opera, mamy tą salę operową wymarzoną, myślę najnowocześniejszą w Polsce w tym momencie, ale to też place dla deskorolkowców, to też ule, ogrody na dachu, czyli myślimy o kulturze w taki sposób bardzo otwarty, interaktywny. Mało tego, namawiamy tych skaterów do tego, żeby przyszli na operę i to się dzieje, przełamujemy granice, przełamujemy bariery, no i to jest taki cel i chyba ten też wielkość, ogrom, ta architektura tutaj taka bardzo budowlana, bo ten teatr był budowany przez tyle lat i nawiązujemy do tego, to nas zobowiązuje, żeby jakby zejść z tego snobizmu, żeby być ciągle w działaniu, w procesie, żeby nie tworzyć barier po prostu. No i dzisiaj też chyba nawet coraz więcej jest takich przestrzeni w Polsce, gdzie ludzie nauczeni tym, że jak wchodzą do takiego miejsca, słyszą proszę uważać, proszę nie dotykać. Wręcz przeciwnie, słyszą proszę spróbować, proszę skosztować. Dokładnie tak. Co prawda ta zardzewiała, może czasami surowa, ceglana infrastruktura może budzić jakąś taki niepokój, natomiast tym bardziej trzeba tego dotknąć, trzeba w tym być. My się tego nie boimy, my się otwieramy. No i to jest cel działania tej instytucji. Łatwo jest prowadzić taką placówkę, takie miejsce, przepraszam za słowo, którego użyję, ale trochę na uboczu? Na pewno jest to wyzwanie, na pewno spotykamy się gdzieś tam w Polsce, na świecie, gdzie? W Lublinie, gdzie to jest w ogóle. Natomiast okazuje się, że się przebijamy. Była u nas La Scala, był balet w La Scali. Warszawa przyjeżdża bardzo jakby dużym gronem gości. 40% jest poza w ogóle Lublina. Bardzo ważny dla nas region, bo region tak naprawdę to jest instytucja regionalna i ci ludzie nawet z małych wsi przyjeżdżają do nas. Nawet na tą operę kupili bilety. Mapa pokazuje, że i Polska, i już Europa zagląda. Myślę, że taka trochę się robi moda na mniejsze miasta, na taki smak, specyfikę i autentyczność. To chyba jest słowo klucz. Na smak nawet dosłownie, bo dzisiaj rozkręca się Europejski Festiwal Smaków i to rzeczywiście też jest fajne, że nawet z kim by nie pogadać, to on opowiada o tym, zobaczcie, tu trochę żydowskie kuchni, tu trochę ukraińskiej kuchni, tu trochę białoruskiej, ale to się też przekłada właśnie na sposób bycia, na sposób zachowania, ale też na większą chyba tolerancję. Myślę, że tak. No, to jest to, co nas łączy. To są te spotkania kultur. Ta kultura, też kulinarna, wspólny stół, te smaki różnorodne pokazują, że właściwie no, tym mostem do komunikacji, do rozmowy, do otwarcia na drugiego człowieka, do poznania jego jest właśnie kultura. Patrzę na tych pana kuglarzy, szczudlarzy i właściwie wszystkich, którzy też mają swoją przestrzeń tutaj. Z tym się Lublin kojarzy i to jest fajne, że no tak chyba powinno być, prawda? Że to jest też miejsce na spróbowanie popatrzenia na kulturę, na sztukę zupełnie inaczej. Tak, no zobowiązuje nas do tego chociażby sztukmistrz Lublina Zingera. Ci sztukmistrze cały czas, jak widzicie, tutaj działają. No i ta kultura nie musi być snobistyczna, nie musi być też tak bardzo masowa. Może być bardzo taka dosłowna, namacalna, często nawet związana z ruchem, ze sportem, bo niektórzy mówią, co to za kultura, jak tu sztukmistrzy machają, to przecież może bardziej sportowcy, no ale my tak do tego nie podchodzimy i tym bardziej pokazujemy tą aktywność. No tak naprawdę człowiek jest kulturą i wszystko, co robi jest kulturą, tak do tego podchodzimy. Ale też dzisiaj wielu zwraca uwagę, że jeżeli masz pretensje o sposób polityki, o to, jak ona wygląda, albo masz pretensje o to, że czegoś tam nie rozumiesz, to spróbuj inaczej prowadzić szkołę, albo spróbuj inaczej prowadzić ośrodki kultury, bo tylko poprzez to jesteś w stanie zmienić ludziom głowy. No. Tak, to w ogóle świetna konkluzja. My tak o tym myślimy. Często przebijamy głową mury, na przykład ule, które tutaj na dachu zainstalowaliśmy. Przez kilka lat w Lublinie nie udało się tego osiągnąć. Jakoś namówiliśmy, przekonaliśmy. To działa. Okazuje się, że jest miodu 3 razy więcej, że szkoły przychodzą na lekcje edukacyjne i pokazujemy, jaka w ogóle stylistyka, jak to pszczelarstwo wyglądało od zarania dziejów. No,
bo to jest nasz cel, tak? Pokazywać, jak na różnych kontynentach, w różnych kulturach, w różnych państwach pewne zjawiska po prostu były prowadzone, definiowane, jaka sztuka z tym się wiązała. Piotr Franaszek, dyrektor Centrum Spotkań i Kultur, dziękuję. Dzięki. Jeśli bardzo. Pan pozwoli, to poplotkuję sobie jeszcze. Dzień dobry. Cześć. To łatwe jest, czy trudne jest? Każdy może spróbować. Zależy, ile ma się czasu. W ogóle go nie mam. Na początku jest bardzo przyjemne, jest bardzo fajne, potem robi się trochę trudniejsze, a w ten sposób tym tak naprawdę fajniejsze, dlatego że my, żonglerzy z Fundacji Sztukmistrza, wierzymy, że im trudniejsze coś jest i potem się to uda osiągnąć, tym większa satysfakcja. Ale frajda patrzenia na was jest duża, bo to rzeczywiście Lublin kojarzy się z takim miejscem, że idę ulicą, mogę sobie przysiąść, przycupnąć, żeby popatrzeć na takie sympatyczne grono młodych ludzi jak wy tutaj, którzy się w taki, a nie inny sposób zabawiacie. Faktycznie Lublin jest miastem sztukmistrzów, to na pewno. My też cieszymy się, że większość naszego środowiska uważa, że to też jest taka nasza ogólnopolska stolica. To, w jaki sposób nowy cyrk rozwija się w Lublinie, jest niesamowite, czy to za sprawą karnawału sztukmistrzów, czy to za działalnością Fundacji Sztukmistrza. Naprawdę pokazujemy, że jest to performatywna sztuka, która może zaciekawić każdego i jest wspaniała dla każdego odbiorcy. No i marzyło mi się dzisiaj, nie miałem okazji zobaczyć ludzi śmigających na linie. Niestety, to jest wyzwanie, co? Dzisiaj się nie udało, trochę aura na to nie pozwoliła przy montażach, ale to faktycznie jest i adrenalina, i wyzwanie, ale polecamy. Oczywiście. Tak. No, jedyne, co mi się udało, to usiąść, ale i tak jestem dzisiaj bardzo zadowolony, ale polecam każdemu. Można sobie kupić taką tasiemkę w ogródku między dwoma drzewami, zawiesić na wysokości 50 cm dla równowagi, dla zdrowia. Psychicznej również. Dziękuję wam za to, że wpadliście tutaj dzisiaj. To miejsce w ogóle do tego, żeby pokazać was, myślę, jest jednym z najlepszych w Lublinie. Oczywiście Centrum Spotkania Kultur dało Lublinowi możliwości, których wcześniej tutaj nie było. Dzięki współpracy z Centrum Spotkania Kultur Fundacji Sztukmistrza udało się zrealizować chociażby galę Europejskiej Konwencji Żonglerskiej, czyli tak naprawdę creme de la creme, największe wydarzenie świata nowego cyrku na świecie. I najlepsi ludzie z branży tutaj spotykają się tu. Dokładnie. I nie tak. Musisz im tłumaczyć, gdzie jest Lublin. Absolutnie, jak myślał Poland. Lublin. Bardzo dziękuję za spotkanie tutaj. Wyczyniają cuda twoi koledzy i to jest rzeczywiście niezwykłe. Chyba zamienię linę na tą drabinę, bo wydaje mi się prostsza przynajmniej przez chwilę. Szanowni widzowie, Lublin to jedno, ale my jesteśmy na zdrowie. Jesteśmy tutaj też po to, żeby wam pokazać, że cały region to jest takie miejsce, w które warto się jeszcze na koniec lata zapuścić, zapędzić. Zobaczcie, co można poza wizytą w Lublinie znaleźć w Lubelskiem. W tym roku mieliśmy chyba najcieplejsze lato od wielu lat i nad Okoninko, nad Jeziorem Białym było najwięcej słonecznych dni w ogóle, jeśli chodzi o wschodnią Polskę i w ogóle jeśli chodzi o Polskę. Także dobry był wynik. A dzisiaj niestety natura musi troszeczkę odrobić, ale deszcz też jest potrzebny. Za chwilę będzie ciepło, będą grzyby i rolnicy się cieszą, zwłaszcza ci, którzy... Trzymamy za słowo. Wrócimy do Warszawy, a później będziemy sobie wycinać. Jak wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk powiedział, będzie ciepło, będą grzyby, będzie doskonale. Zanim wrócicie do Warszawy, to pogoda się poprawi i naprawdę będzie fajnie. A tutaj jest... droga jest szybka. Ale tu teren na grzyby jest doskonały, co? A, tutaj zbierają, mnóstwo jest tych grzybów, dlatego to często mówimy, żeby ludzie przyjeżdżali na teren województwa lubelskiego, zwłaszcza na Jezioro Łęczyńsko-Wodawskie, ponieważ tutaj czas płynie wolniej. Teraz mamy mnóstwo grzybów, w zasadzie całe lato. W tym roku było nieco mniej, bo sucho było, ale wcześniej mnóstwo jagód. Tutaj mamy 68 jezior. Tutaj jest najczystsze powietrze w Polsce. Jezioro Białe, chyba najbardziej znane, to takie jezioro, gdzie wchodzisz 100 metrów do wody. Wciąż jest biało, wciąż masz wody po kolana, stąd też mnóstwo matek z dziećmi przyjeżdża. Tutaj czyli mieliście nie dość, że rekord, jeśli chodzi o liczbę słonecznych dni, to i rekord pewnie o liczbę ludzi, którzy wpadli. A w tym roku byliśmy nawet zaskoczeni, bo Jezioro Białe i po Jeziorze Łęczyńsko-Wodawskie cieszyło się większym zainteresowaniem, jeżeli Kazimierz Dolny. A jest taka konkurencja między wami? Nie, raczej nie. Tak cichutko, ale... Nie, raczej nie. Chcemy, by ludzie przyjeżdżali do Kazimierza, odwiedzili Jezioro Białe, przyjechali na Pojezierze, by przyjechali tutaj, później pojechali do Kazimierza. Chodzi o to, żeby dobrze się bawili. Po naszej lewej stronie jest najbardziej dzika rzeka Europy. Nie ma bardziej dzikiej rzeki w Europie. Rzeka Bug, gdzie dostęp, zwłaszcza z drugiej strony, jest bardzo trudny, z polskiej strony jest trochę łatwiejszy, ale to jest rzeczywiście rarytas dla oczu, ale również dla tych, którzy chcą tutaj łowić ryby. W ogóle to jest cudne miejsce, bo właściwie jesteśmy w takiej przestrzeni, gdzie granica oddziela Polskę od Białorusi i od Ukrainy, więc macie tutaj trzy narody sąsiadujące ze sobą. Trzy narody i trzy kultury. Mamy festiwal trzech kultur
za chwilę będzie we Włodawie obchodzony. Tutaj jest zachowana w dość dobrym stanie cerkiew, tutaj zachowana jest synagoga żydowska. I tutaj spotykają się przedstawiciele tych kultur po to, żeby dyskutować, po to, żeby wspominać. A we Włodawie jest takie miejsce, gdzie patrzymy na lewo i jest, widzimy granicę z Białorusią, skręcamy, troszeczkę patrzymy na prawo i jest granica z Ukrainą. Widzieliśmy, mijaliśmy też przesympatyczną grupę ludzi, mimo że pogoda im kompletnie nie sprzyjała, ale ktoś, kto jest zakochany w rowerach, to w ogóle sobie z tego nie robi nic. Ale taką dużą grupę ludzi, która wykorzystywała właśnie Greenwella do tego, żeby gdzieś na tym pograniczu sobie popedałować. To jest kolejna nasza atrakcja, dość duża w moim przekonaniu, ponieważ przez teren województwa lubelskiego przebiega około 500 km trasy Greenwello i mówimy 500 km i 500 atrakcji turystycznych. I stała się na szczęście moda na rowery, na wysiłek, na wypoczynek na rowerach, stąd też dość duże zainteresowanie, a zwłaszcza w lecie, kiedy przyjeżdżają turyści, przyjeżdża ich czasami na weekend kilkadziesiąt tysięcy, wsiadają na rowery, sobie bezpiecznie mogą dojechać do Włodawy, do Sobiboru, w ogóle podróżować po naszym terenie. A ścieżka, o której mówimy, Greenwello, to w sumie około 2000 km z północnej Polski można spokojnie dojechać na południe. Patrząc po całej tej okolicy, to jest teren, na którym można się fajnie zagubić w sporcie. A nie tylko w sporcie, ale to, co jeszcze jest taką naszą, w moim przekonaniu, taką przewagą konkurencyjną nad innymi regionami. Mamy najwięcej gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Tutaj większość produktów, które kupujemy, zwłaszcza na bazarach, to są produkty ekologiczne. Ludzie w dużej części nie używają nawozów. Tutaj pomidory zupełnie inaczej pachną, zupełnie inaczej smakują. A co rzeczy jest szczególnie ważna, są przygotowywane w taki sposób tradycyjny. Czyli to, co robiły nasze prababcie, babcie, to w dalszym ciągu można spotkać na kuchni. Mamy w Lublinie wielki europejski festiwal smaku, czyli smaki Lubelszczyzny. Przyjeżdżają smaki nie tylko z lubelskiego, z całej Polski, ale również spoza granic naszego kraju. Można tu zagubić się na rowerze, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście, zagubić się, bo macie gdzie. Można zrobić wszystko, czego tylko człowiek zechce na jeziorze i... I rzecz szczególnie ważna i atrakcyjna dla naszych turystów, ale również tych z Europy Zachodniej, że mogą przyjechać i popływać kajakiem po Bugu, po tej najbardziej dzikiej rzece Europy. Oczywiście mogą po stronie polskiej, są takie organizowane specjalne trasy. Raczej nie polecam, by przedostawać się na drugą stronę. Na Białoruś raczej na legalu, nie kajakiem. Chociaż dzisiaj jest dość zimno i pada deszcz, zaryzykuję twierdzenie, że też spotkamy tych, którzy nie rezygnują z kajaków, że wciąż pływają. No ale widok rzeczywiście jest doskonały. Jeśli to jest tylko fragment Bugu, czy nawet dorzecza Bugu tylko, to myślę, że to jest jedno z najspokojniejszych miejsc w Polsce na to, żeby za kajak chwycić. I teraz proszę popatrzeć z przodu. Wielki spokój, po lewej stronie cisza i spokój, po prawej stronie cisza nuda, i spokój. Nuda, a z tyłu nuda. To niekoniecznie nuda. Bo dzisiaj, kiedy tak szybko pracujemy, kiedy ten czas tak pójdzie szybko i się przyjedziemy tutaj i się zaszyjemy w tej ciszy, to ładujemy nasze akumulatory. A za chwilę, ryzykuję twierdzenie, że za chwilę zobaczymy jakieś sarny, które tutaj biegają, mnóstwo bażantów, kuropatwy, zające i dość dużo jeleni. Macie takie poczucie... w ostatnim okresie łosie. Łosie póki jeszcze mogą spokojnie chodzić, bo już minister na nie czyha. Łatwo jest dzisiaj prowadzić turystykę w Polsce? Wydaje mi się, że coraz łatwiej, dlatego że po pierwsze wrócę do tego, że szybko żyjemy. Coraz więcej ludzi będzie zmuszonych do tego, by odpoczywać. Jeśli nie pracujemy w takim dużym tempie, zwłaszcza w miastach, to będziemy uciekać do natury. Mm-hmm. Będziemy biec tam, gdzie ten czas płynie spokojniej. Tam, gdzie jest zdrowe jedzenie. Czyli dla lokalności, dla turystyki, dla właściwie takiego trochę powrotu do korzeni, bo tak jak pan mówi o jedzeniu i dzisiaj nawet rozmawialiśmy sobie ostatnio w Onet Rano o takim specjalnym festiwalu kulinarnym w Warszawie. Tam się dzisiaj wszyscy zabijają o to, żeby zwieść jak najwięcej, jak najbardziej naturalnego jedzenia, a wy to macie właściwie na wyciągnięcie ręki. No właśnie, widzi pan, to jest to, że w Warszawie musisz iść na bazar, na Żelazną czy gdzieś, żeby kupić zdrową żywność, a u nas idziesz na każdym rynku, czy
do każdego chłopa, którego tutaj zajedziesz, możesz kupić te produkty i ryzykuję twierdzeniem, że dużo jeszcze zdrowsze, ponieważ tutaj jest mnóstwo jabłoni. Dlaczego cytr jest silny? Mnóstwo jabłoni i te jabłonie mają kilkadziesiąt lat. Mhm. I jabłko zupełnie inaczej smakuje i ta jabłoń, ona nie jest spryskana, ona nie jest w jakiś sposób nawożona i to jest natura. Tutaj te pomidory, te ogórki, te ziemniaki, wszystko co kupujemy, to jest rzeczywiście zdrowsze. Wjeżdżamy do Włodawy i myślę o tym, co wspomniał Pan wcześniej, o tym, gdyby tutaj był ten most odbudowany, nawet tylko do przejścia pieszego, przecież nie musi to być most do przejścia samochodowego, czy jakkolwiek innego, to ile inaczej by to miasto mogło żyć? No to jest właśnie problem Polski Wschodniej, że nie mamy dużych zakładów przemysłowych, że tutaj jeśli na cokolwiek produkujesz, musisz wieźć na całą, w drugą stronę całą Polskę. I rzeczywiście chodzi o miejsca pracy, jest znacznie trudniej. Ale z drugiej strony coraz więcej gospodarstw przekwalifikowuje się w agroturystykę, budują hotele, bo coraz więcej ludzi będzie chciało tutaj przyjechać. A jest cały czas gdzieś, wspomniał Pan o Polsce Wschodniej, ścianie wschodniej. Zwykle to jest mówione trochę tak, wypowiadane trochę tak jak kraj trzeciego świata. Czy to jest jeszcze jakoś naznaczone kompleksem, czy już nie? Nie. W moim przekonaniu nie. Zrobiliśmy w ostatnim okresie jako Polska Wschodnia generalnie gigantyczne postępy. Nawet gdybyśmy patrzyli na stolicę naszego regionu, na Lublin, to jest zupełnie inne miasto. Jeśli chodzi o studentów zagranicznych, po Warszawie studiuje tutaj najwięcej studentów. Tutaj się robi taki ośrodek kulturotwórczy, ale również mnóstwo firm i to firm takich z nowymi technologiami przyniosło się do Lublina w ostatnim okresie. Chodzi o te nowe technologie, 7 tysięcy nowych miejsc pracy powstało i to pokazuje, że jest dobry prognostyk na do tego typu przedsięwzięć. Byłby Pan w stanie, Panie Marszałku, zamknąć swoje województwo w jakimś jednym słowie albo jednym obrazie? Lubelskie, smakuj życie. Tutaj czas płynie wolniej. Tutaj ładujemy akumulatory, żyjemy bliżej natury. I to mówi sportowiec, który całe życie właściwie koncentrował się i żył na adrenalinie. No, no tak, ale w życiu też każdego można. Z nas przychodzi taki moment, że potrzebujesz wyciszyć się, potrzebujesz spokoju. Ryzykuję to twierdzenie, że to dotyczy wszystkich mieszkańców dzisiaj i naszego województwa, i naszego kraju. Że jeśli żyjesz na wysokich obrotach, a życie nas do tego zmusza, że jeśli pracujesz 6-8 godzin, to długo nie popracujesz. Że jeśli pracujemy dość ciężko, to potrzebujemy chwili odpoczynku. I teraz najprzyjemniejszy, najpiękniejszy odpoczynek będzie właśnie w naturze. Jeśli usiądziesz na rower, będziesz jeździł rowerem, jeśli będziesz chodził po lesie, zbierał grzyby, zbierał jagody, jeśli pójdziesz łowić ryby, albo po prostu chcesz być bardziej aktywny, siadasz na rower i jedziesz. Właśnie, bo mówiliśmy o tych kajakach na Bugu, a nie mówiliśmy w ogóle o łowieniu ryby. Podejrzewam, że to też jest. Jeśli ta rzeka wygląda tak dziko, jak wygląda, to może być, to jest tak fajne miejsce na to, żeby też zamienić się na chwilę w wędkarza? Tak, oczywiście. Można tam łowić ryby i tam mnóstwo osób łowi ryby, ale oprócz tego 68 jezior mamy tutaj w tej okolicy. Tam bardzo często spotykamy ludzi, którzy również łowią ryby i znowu odpoczywają, bo nie ma nic piękniejszego, przyjemniejszego, jeśli widzisz ptaki, jeśli widzisz czaple, jeśli widzisz mnóstwo bocianów, które się koncentrują do odlotu, mają swoje przygotowanie, jeśli wokół ciebie chodzą łosie, sarny, biegają zające, są kuropatwy, bażanty. Nawet jeżeli nikt nam nie uwierzy, że byliśmy na końcu świata, na styku Białorusi, Ukrainy i Polski, to z Pana opowieści będzie, to słychać i w niej widać, że to musi być naprawdę miły, bo koniec świata wcale nie musi się kojarzyć źle. Nie, to jest początek świata, tutaj wszystko zaczynamy. No i co? I zostali sami. A tylu gości zapowiadali. No prawie ze wszystkimi już porozmawialiśmy. Chcielibyśmy jeszcze w One Drano Wiem opowiedzieć Wam historię polskiego lubelskiego żużla także. Zmierzamy teraz na Stadion Żużlowy i za chwilę tam będziemy mieli naszych gości. Wy będziecie mogli zobaczyć także, jak żużel w wydaniu lubelskim wygląda. Wczorajszy mecz akurat został odwołany przez pogodę. Też nam krzyżowała plany. Widzieliście to w rozmowie z wicemarszałkiem choćby przed chwilą. Ale ten weekend ma być fantastyczny. Tu w Lublinie i w ogóle kraj ma sobie przypomnieć, co to znaczy słońce. Zobaczcie, jak to ma wyglądać. Jeśli chodzi o centrum
Meteo Onetu 16 w Suwałkach, 17 w Olsztynie, w Warszawie 19 w Lublinie. Możemy spokojnie na tej mapie dorysować już słońce, bo potwierdzamy, że jest. Rano nic nie zapowiadało, ale jednak. No i w Lublinie też około 19 stopni, 21 we Wrocławiu, 20 w Katowicach. Sobota i niedziela mają być równie słoneczne i równie ciepłe. I tego będziemy się bardzo mocno trzymać. Jeśli chodzi o inne ważne wydarzenia, to w Stanach Zjednoczonych rozkręca się, w ogóle w tamtym rejonie świata, bo jeszcze nie jest to mocne uderzenie we Florydę, chociaż tak może się zdarzyć, rozkręca się huragan Irmina i to jest taka rzecz, która zaskakuje nawet tych, którzy nie jeden huragan w historii Stanów Zjednoczonych już widzieli. Do tej pory potwierdzono w Porto Rico 4 osoby śmiertelne, 4 ofiary śmiertelne. Ten wiatr jest przepotężny, wieje średnio prawie 300 km na godzinę. Nic nie wskazuje na razie na to, żeby miał się uspokoić, żeby miał się zatrzymać. Najnowsze informacje ze Stanów Zjednoczonych dotyczące tego, jak wygląda przygotowanie do ewakuacji, jak wygląda sama ewakuacja, jak wyglądają te miejsca, które już zostały zniszczone przez Irmę, możecie zobaczyć cały czas na bieżąco na stronach poświęconych wiadomościom ze świata w Onecie. Natomiast dzisiaj pilna informacja dotycząca tego, co dzieje się gdzieś globalnie, mówi także o silnym, prawie 8-stopniowym w skali Richtera trzęsieniu ziemi w Meksyku i zagrożeniu falą tsunami. O tym też pewnie będziemy mówić. I jak słyszę od kolegów, pilna informacja pojawiła się z Polski. Dotyczy szefa Najwyższej Izby Kontroli, polityka Platformy Obywatelskiej, któremu stawia się zarzuty. Też będziemy o tym mówić. Dzisiaj w Onet opinie Bartosz Węglarczyk. Powinien zacząć o 9.30. Mam nadzieję, że nam wybaczy lekkie spóźnienie. Lublin jest mały, jak wszyscy mówią. Spokojnie, to jest chwila, moment, to są 2 kilometry. Ale czasem te 2 kilometry samochodem, bo na piechotę, rowerem pokonasz to szybko. Ale czasem samochodem rzeczywiście zajmuje to dużo. To nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo, jeśli chodzi o Onet Rano w podróży, bo chcemy spotkać się z Wami w końcówce września w Gdańsku i na Blok Forum Gdańsk i w ogóle w mieście. Mamy już umówionych kilka, mam nadzieję, intrygujących i fajnych spotkań, ale na razie koncentrujemy się na Lubelszczyźnie, na Lubelskiem i na Lublinie także. Został nam temat żużla, który chcielibyśmy poruszyć. To jest sport, w którym nie ma hamulców i to jest najfajniejsze. Za chwilę, mam nadzieję, będziecie mieli okazję wspólnie z nami się w ten sport wkręcić i serdecznie się polecamy. Onet Rano, wiem, jak wygląda żużel w Polsce. Już za chwilę.